Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Kochani, będziemy chcieli już przejść do rozważania Bożego Słowa, więc będziemy chcieli za chwilkę przeczytać odpowiedni fragment, w dalszym ciągu kontynuując ten cykl wykładów, który rozpoczęliśmy jakiś czas temu, ale zechciemy jeszcze się tak wyciszyć, nasze czoła schylić i otworzyć swoje serce, prosić Pana, aby przemawiał do nas. To nie była jakaś zwykła treść, ale coś, co naprawdę będzie dla nas ważne i co będzie miało wpływ na nasze życie. Ojcze, jesteśmy tak bardzo Ci wdzięczni i w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, modlimy się teraz. Ja Ci dziękuję, że Ty odkrywasz przed nami te wspaniałości Twojego Słowa. Że treści, które dotychczas znaliśmy, jeszcze bardziej mogą być dzisiaj odkryte, otwarte przez Ciebie. Ja tego szukam, Panie. Chcę, abyś dzisiaj, jak na drodze do Emaus, otworzył księgi przed nami, otworzył słowa, abyśmy ujrzeli Ciebie w nich, aby zapałało nasze serce, by coś się w naszym wnętrzu mogło przemieniać, dziać wskutek Twojego żywego słowa. Ja, Panie, chwalę Cię za to, że Ty dajesz nam objawienie, że otwierasz przed nami Twoje myśli, Twoje serce, Słowo. Dziękujemy Ci za tą księgę, Słowo Boże, Twoje Słowo, Pismo Święte. Dzisiaj chcemy mieć je z wielkim szacunkiem, patrzeć na nie, spoglądać i oczekiwać, że Ty obdarujesz nas łaską, której wszyscy potrzebujemy, aby je godnie rozważyć. Oddajemy się Tobie i w imieniu Pana Jezusa dziękujemy Ci. Amen. Kochani, 7 rozdział Księgi Estery to tekst na dzisiejszy wieczór. Podczas tego nabożeństwa będziemy skupiać naszą uwagę, nasze myśli właśnie na 7 rozdziale tejże księgi. Jesteśmy w punkcie kulminacyjnym. O tym już mówiliśmy zeszłym razem, kiedy rozważaliśmy 6 rozdział Księgi Estery. 5, 6, 7 to jest ten punkt kulminacyjny. To jest księga, to jest tekst, który nie zatrzymuje się na punkcie kulminacyjnym, ale jak wiecie, tam jest jeszcze więcej za tym 7 rozdziałem rozdziałów. Jest 8, 9 i 10. Mówiłem o tym zeszłym razem, że takie też jest życie, że dochodzi jakby życie człowieka, też na tym polega, że przeżywa i sukcesy, zwycięstwa i również i lekcje, pokorne lekcje, które Pan nam zsyła, aby nas korygować na tej ścieżce życia. Praktycznie przez 5 rozdziałów tej księgi lud cierpi. Lud Izraela, lud żydowski, naród żydowski, który pozostał jeszcze w tej ziemi, bo część już się przeniosła z powrotem do ziemi swoich ojców, ale część Żydów została. Wielu z nich rozprzestrzeniło się, czy rozniosło się, podróżowali i osiedli w różnych częściach tego wielkiego imperium. I spotykamy w Księdze Estery wielu Żydów, którzy mieszkają wokół miasta, twierdzy, która się nazywała Suza. Suza, a więc tam wokół, także w środku, w samym tym mieście mieszkali Żydzi. Nie wyemigrowali, czy nie wrócili z powrotem do kraju, jednak zostali. Jesteśmy, tak jak już wspomniałem, w punkcie kulminacyjnym tejże księgi i tutaj wiele rzeczy się odmienia, zmienia. To, co było czarne, staje się białe. Wór pokutny zamienia się w taniec i radość. To tutaj się rzeczywistość odmienia zupełnie. Kochani, zanim przejdziemy do samego tekstu księgi, tekstu rozdziału 7, chciałbym poczynić pewną wzmiankę w związku w ogóle z tekstami Starego Testamentu. Otóż sięgamy teraz po Księgę Estery, 7 rozdział. I wiecie, byłoby to ogromnym błędem dla was i dla mnie, gdybyśmy próbowali tylko się, można powiedzieć, napompować jakąś wiedzą z Księgi Estery. Gdyby jedynym Twoim i moim oczekiwaniem na to rozważanie było, abym coś więcej wiedział z Księgi Estery,
coś nowego, czego jeszcze nie wiem, to byłoby błędem. Uważam, że te teksty mają pewne zadanie dla nas. Mają pewien cel, który chcą osiągnąć w naszym życiu. Spójrzmy tylko na tekst pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdziału, 11 wiersza. I zaraz zrozumiemy, o co mi chodzi. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział, 11 wiersz. Mówi tak, apostoł Paweł, wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Zastanówmy się przez chwilkę nad tym tekstem. Apostoł Paweł odnosi się do świętych ksiąg, jak zwykł mówić, do pism, o które prosił Tymoteusza, do tych tekstów, które niegdyś zostały spisane, do Tory, do proroków, do ksiąg mądrości, do wszystkich tych tekstów, z których on również czerpał siłę, czerpał wiedzę o Panu Bogu i z których odkrywał Boże zamiary, Boże plany i obietnice, jego charakter nad narodem żydowskim, nie tylko. A więc Stary Testament. Apostoł Paweł czyni tutaj nawiązanie do tego, co już zostało spisane. Już. A przecież wiemy, z czego on korzystał. Właśnie z ksiąg Starego Testamentu. Nie wiem, czy korzystał z Księgi Estery. Być może. Ciężko mi jest to stwierdzić. Niemniej jednak została ona wpięta w kanon ksiąg biblijnych, a więc Biblię, więc mamy teraz przed sobą tę księgę i my z niej korzystamy. Apostoł Paweł mówi tak, to co zostało spisane kiedyś służy nam, jest jakby pełni pewną służbę. Ja chcę dzisiaj, bracia i siostry, przystąpić do 7 rozdziału Księgi Estery, mając świadomość, że ona ma nam służyć, że ona pełni pewne zadanie, cel. Jaki to jest cel? Ku przestrodze, jak stwierdza apostoł Paweł, ku przestrodze o Estera, czy Księga Estery jest bardzo bogata w przestrogę. Jedna z największych prawd biblijnych tu objawia się tak głęboko, tak niesamowicie. Czy pamiętacie, czy wiecie, czy potraficie jakby wskazać na tę prawdę biblijną, która tak jaskrawo aż kipi z tej księgi? Choćby ta, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Cała ta księga Estery właśnie w całej krasie, w objętości swojej objawia nam tę prawdę ze szczegółami. Co dzieje się w pysznym sercu, jak postępuje to pyszne, zuchwałe serce i co go w konsekwencji spotyka. Ale z drugiej strony również i pokornych, jak Bóg obdarowuje łaską. A więc Księga Estery ma nam dzisiaj służyć, nam, ku przestrodze. Po co? Po to, abyśmy byli bardziej wyposażeni, wzmocnieni i aby nasza droga u kresu wieków, bo żyjemy u kresu wieków, apostoł Paweł to stwierdził, była zabezpieczona poprzez lekturę Bożego Słowa i poprzez te prawdy biblijne, które z niej wynikają. Czego więc uczy nas ta historia dzisiaj? O czym ona mówi dla nas? Czym ona chce nam dzisiaj usłużyć? Ta historia, historia Żydów w Medopersji, a już bardziej 7 rozdział, spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. Niemniej jednak, chciałbym, aby dzisiaj, abyśmy mieli to głębokie przekonanie w ramach wstępu do tego rozdziału, że księgi te, Słowo Boże, ma zawsze cel i zadanie do wykonania. Czy pamiętacie fragment, w którym jest napisane, że Słowo wychodzi z ust Bożych i ono nie wraca próżnym. Ono wykonuje swoją pracę. Ono wykonuje swoją pracę, a pracę może wykonać tylko dlatego, ponieważ ma misję i cel do spełnienia i wie, co należy uczynić. Wykonuje więc tę pracę i wraca z powrotem w postaci chwały i majestatu dla Boga. Obyśmy dzisiaj byli tak nastawieni na ten 7 rozdział Księgi Estery,
iż to słowo, które będziemy rozważać, wykona w nas tę pracę, z którym ono zostaje posyłane do nas i jakby zawróci i z powrotem wróci do Pana Boga w postaci owoców życia, które będziemy wydawać na podstawie tych treści, a co za tym idzie, chwały dla Pana Boga. Bóg uwielbia się, jestem tego pewien, uwielbia się albo jest uwielbiony wtedy, kiedy wypełniamy Jego wolę, kiedy jesteśmy Mu posłuszni, kiedy przynosimy owoce, wtedy Bóg jest uwielbiony. Słowo Boże więc powinno być w centrum naszego życia, aby wiara Kościoła mogła się wzmacniać, a Boży lud był jeszcze lepiej przygotowany do owocowania w tych trudnych czasach. Chcemy wiedzieć, co czynić na podstawie tego rozdziału. Jeszcze jedna myśl w ramach wstępu. Bardzo mnie dotyka to, w jaki sposób Jan Chrzciciel usługiwał ludziom. Czy pamiętacie, o co pytali ludzie, kiedy przychodzili do Jana Chrzciciela? Ja myślę, że Jan Chrzciciel powinien być wzorem dla wszystkich kaznodziejów na świecie. Przynajmniej w tym kontekście. Ludzie przychodzili i pytali się, co mam czynić? Jan Chrzciciel nie mówił ogólnikowo i takie, wiecie, kazania z takiego pułapu, że ludzie nie wiedzieli, co ze sobą robić. Te kazania były bardzo proste. Zrób to i to. Masz zrobić to i to. Człowiek, który słuchał Jana Chrzciciela, był konfrontowany ze Słowem i wiedział, co należy zrobić dalej na swojej ścieżce życia. Więc oby tak dzisiaj było również i z nami, aby 7 rozdział Księgi Estery był dla nas dzisiaj takim drogowskazem, a moją i waszą ambicją było usłyszeć, co też ten rozdział chce nam powiedzieć, czego nauczyć i do czego wezwać. Przeczytajmy już więc rozdział 7 Księgi Estery. Król wraz z Hamanem przybył na ucztę do królowej Estery. Gdy król napił się wina, zapytał królową, jak dzień wcześniej, jaką masz prośbę, królowo Estero? Powiedz, a stanie się jej zadość. Jakie jest twoje życzenie? Daj znać, a będzie spełnione, choćby nawet chodziło o połowę królestwa. Wówczas królowa Estera odpowiedziała, jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, królu, i jeśli król uzna to za słuszne, to niech na moją prośbę będzie mi darowane życie, i na moje życzenie mój lud, bo zostaliśmy sprzedani. Ja i mój lud na zagładę, na śmierć, na wytępienie. O, gdyby chodziło tylko o to, że nas sprzedano jako niewolników i niewolnice, wtedy milczałabym, gdyż taka niedola nie byłaby warta strat ze strony króla. Kim jest ten i gdzie jest ten, kto wpadł na taki pomysł? Zapytał król Achaszwerosz gwałtownie. Tym ciemiężycielem, wrogiem i niegodziwcem jest Haman, wskazała Estera. Hamana przeniknął lęk, przestraszył się króla i królowej. A król wstał od uczty. W przypływie gniewu wyszedł do ogrodu przy pałacu. Haman również wstał, zaczął błagać królową Esterę o życie. Był świadom, że jego nieszczęsny los został przez króla przesądzony. Gdy król, wracając z ogrodu, wszedł tam, gdzie odbywała się uczta, Haman padał właśnie na sofę, na której przysiadła Estera. Co to? Wykrzyknął król. Czy także królową chce zgwałcić w mej obecności w pałacu? Ledwie te słowa padły z ust króla, a już na twarz Hamana rzucono zasłonę. Wtedy odezwał się Harbona, jeden z eunuchów króla. Właśnie na dziedzińcu u Hamana stanęła szubienica wysoka na 50 łokci. Haman chciał na niej powiesić Mordochaja, który przecież swym doniesieniem ocalił niegdyś króla. Powieście go na niej, zdecydował król. I tak Haman zawisł na szubienicy, którą postawił dla Mordochaja. Wzburzenie króla ustało. Kochani, po raz pierwszy od 7 rozdziałów tej księgi dzieje się coś, co zmienia zupełnie scenerię całej tej księgi, historii, w ogóle sytuacji.
Oto punkt kulminacyjny tych 10 rozdziałów, które przecież obrazują długi czas, historię, życie, rodziny, okoliczności życia Żydów w tamtym narodzie. To, co ukryte przez długi czas, to, co ukryte zostawało przez długi czas, teraz zostaje odkryte. To jest 7 rozdział. Właśnie tutaj odkryty zostaje motyw Hamana, przynajmniej dla tych, którzy biorą udział w całej tej okoliczności. My wiemy, bo jesteśmy czytelnikami przecież Bożego Słowa i widzimy jakby z góry całą tą historię. Ale wobec tych, którzy towarzyszyli, brali udział w całym tym zdarzeniu, to właśnie w tym miejscu odkryte zostają motywy Hamana. Szubienica, która do tej pory była zakryta, ukryta gdzieś na dworze Hamana, teraz jest postawiona na światło dzienne, a więc król o tym się dowiaduje, eunuchowie się o tym dowiadują, lud się o tym dowiaduje. W końcu tożsamość Estery również przestaje być już tajemnicą. Ta młoda dziewczyna już przestaje być tajemniczą kobietą, dziewczyną. Nagle okazuje się, że jest z pochodzenia Żydówką. Nadchodzi najbardziej strategiczny moment, moment decyzyjny, w którym wiele się zmienia. Wczujmy się w sytuację. Przez 6 rozdziałów, można by było tak zobrazować tych 6 rozdziałów jako żałobę, nieuchronny los, utratę życia. To są takie ciemne strony życia Żydów w tamtym miejscu, w tamtym czasie. To jest historia, która mogła się zakończyć bardzo źle. I oto nadchodzi strategiczny moment, podczas którego Estera ma zadać, czy wystosować petycję, zwrócić się z prośbą. W końcu ma być wszystko jasno powiedziane. Jasna, klarowna, bez ogródek, bez owijania w bawełnę, prośba, która albo spotka się z akceptacją, albo z odmową. Kochani, nadchodzi najbardziej strategiczny moment w całej tej księdze. I muszę coś tutaj powiedzieć, ponieważ za chwilkę będziemy wnikliwie rozważać to, co tam się działo w tych pierwszych wersetach, w tych pierwszych wierszach. Muszę wam powiedzieć tak. Diabeł nie śpi. To jest niezwykłe, co odkrywam w tych pierwszych wersetach. Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi. Kiedy pobieżnie czytamy ten 7 rozdział, widzimy taką zwykłą sytuację. Ktoś zadaje pytanie, Estero, co chcesz, żebym ci uczynił? Estera w końcu odważyła się i odpowiedziała, prosząc jednoznacznie, ale ja wam powiem, że ja widzę tutaj diabła. Odkrywam go gdzieś ukrytego za zasłoną życzliwości, takiej miłości, takiej za zasłoną jasności, jakby powiedział później apostoł Paweł. Widzę go ukrytego jak wąż wijącego się w ukryciu, chytrego, który atakuje w tak niepostrzeżenie, iż można by było ulec albo poddać się. Zaraz o tym powiem, co mam na myśli. Gdzie tu dopatruje się tych podszeptów diabelskich, tej próby odwrócenia wzroku Estery od celu, jakby pokazania jej ścieżki alternatywnej. Słuchaj, może inną drogą pójdziesz. Kochani, zaraz do tego wrócę. Zadając taką, można powiedzieć, czy tworząc taką atmosferę intrygi teraz, chciałbym poczynić pewne rozważanie w tym miejscu, bo uważam, że w tych bardzo strategicznych momentach naszego życia, kiedy, zauważmy, dzieją się pewne zmiany w naszej sytuacji, czy to jest praca zawodowa, czy to jest sytuacja rodzinna, narodzenie dziecka, jakieś może sytuacje bardzo wyjątkowe, strategiczne, można powiedzieć, które zmieniają pewną sytuację, scenerię i sprawiają, że życie będzie wyglądało już nieco inaczej. Uważam i wydaje mi się, że w tych momentach
bardzo, ale to bardzo aktywny jest przeciwnik, wróg, aby zwieść nas w tych strategicznych momentach, aby wyszarpać jak najwięcej z Ciebie i z tego, co ta zmiana mogłaby uczynić dobrego i błogosławionego w Twoim życiu. Posłużę się pewnym przemyśleniem i obrazem, który mi towarzyszył, kiedy tę myśl teraz podaję. Kiedyś pamiętam jeszcze, jakiś czas temu to było, jeszcze w zborze w Ustroniu, przed pewnym posiedzeniem Rady Starszych, zwykłem przychodzić o wiele wcześniej niż inni, tak jakoś miałem w zwyczaju przychodzić wcześniej, siadałem z pastorem, nieraz rozmawiałem, zanim się jeszcze wszystko zaczęło, ale tego dnia nie było pastora, wszedłem do pomieszczenia, gdzie mieliśmy mieć spotkanie braci i tak po prostu sobie usiadłem i rozmyślałem. Tam w zborze, w tym pomieszczeniu był piękny obraz. Nam, wierzącym ludziom, bardzo często towarzyszy ten obraz. Panorama Jerozolimy. Wszyscy mamy teraz przed oczami pewnie ten wymalowany obraz Jerozolimy. Jeden z najsławniejszych, najbardziej popularnych, a więc tam, gdzie gdzieś tam w tle jeszcze ta kopuła złota i Stare Miasto. Najbardziej popularny obraz z Jerozolimy. I to wówczas zobaczyłem. Wiecie, wiedziałem, że kiedy nagle zwróciłem oczy na to i popatrzyłem się na ten obraz, który już widziałem nieraz, nagle zaczęło się coś w moim wnętrzu dziać. Tak jakby ktoś wrzucił mnie do takiego morza rozmyślań. Przemyślenia zaczęły się kotłować w moim umyśle i zacząłem myśleć o tym, na co patrzę. I pomyślałem tak. Jak to jest? Jak to się stało? Że kiedy Abraham idzie na wzgórze posłusznie, to jest to samo miejsce przecież, Kraina Moria, to jest dzisiejsza Jerozolima, idzie posłusznie na to miejsce, na jedno ze wzgórz, aby złożyć w posłuszeństwie, w ofierze swojego syna, wspina się na to wzgórze, jak prorocze jest to wydarzenie, może innym razem powiem, jak wiele rzeczy, które tam miało miejsce, to jest wypisz, wymaluj to, co stało się daleko później z Jezusem Chrystusem. Dokładnie w tych samych okolicznościach czy w tym samym miejscu. Niemniej jednak, Abraham wchodzi na wzgórze i dzieje się coś, co przecież znamy. Podnosi rękę, Pan Bóg zatrzymuje, przetestował jego serce, wypróbowana została wiara jego i padają sławne słowa, że Bóg... Czy Abraham wcześniej mówi, Bóg zaopatrzy w ofiarę. Wspaniałe słowa. Niemniej jednak, pomyślcie o tej scenerii. Nie ma tam nikogo. Nie czytamy, żeby byli jacyś tubylcy w tamtym miejscu. Wrogo nastawieni. Jakieś mury, zamknięte drzwi, tak, że Abraham musiał pukać. Słuchaj, wpuśćcie mnie tam, bo mam coś do wykonania. Nic, tam jest pusto. Pusto. Abraham wchodzi jak do swojej własności. Do swojego miejsca. Dzieją się rzeczy. 1000 lat później Dawid, król, wybiera się w to samo miejsce, dokładnie to samo miejsce, aby zdobyć to wzgórze, te pagórki, na swoją własność, aby to, co tam zdobędzie, stało się miastem Dawida. Czy pamiętacie, jak Dawid musiał zdobywać to miejsce? Tak zwane Jebus, które tam stało wówczas, dokładnie w tym samym miejscu. Czy pamiętacie tą historię? Dawid nie zastał otwartych drzwi. To nie była sceneria, która wyglądała w ten sposób, że gdzieś tam kilometr dalej stała jakaś wioska, miasteczko i musiał tam wejść, zapytać się, czy może tutaj postawić swoje miasto. Nie. On wchodził dokładnie w to samo miejsce, a w tym miejscu stoi twierdza. Twierdza. Wysokie mury, a na murach ludzie, którzy dyszą nienawiścią i wołają ślepi i kulawi cię przepędzą, Dawidzie. Dawid nie zastaje tam otwartych drzwi zwykłej wioseczki, niewielkiego znaczenia. Tam jest twierdza. Stoi twierdza. Co robi Dawid? Czy pamiętamy? Dawid musi uniżać się tak bardzo, że wchodzi przez kanały, gdzieś tam przez jakieś kanały i zdobywa tą twierdzę. Pomyślałem sobie, jak to jest możliwe?
1000 lat wystarczyło, aby dokładnie w tym samym punkcie geograficznym, gdzie był Abraham, postawiona została twierdza, którą ciężko było zdobyć. Zaczął rozmyślać nad tym, czy tam, kiedy Abraham składał swojego syna w ofierze, może to jest złe słowo, wykazywał się aktem posłuszeństwa w tym momencie, jestem tego pewien, że nie był tam tylko Abraham, jego syn Izak, ale zastępy niebieskie, duchowa rzeczywistość, Bóg ze swoimi zastępami, jak również diabeł ze swoją hordą. Myślę sobie tak, pewnie diabeł, obserwując całe to wydarzenie, zaczął myśleć, analizować, przewidywać i stwierdził, aha, tutaj będzie musiało się coś kiedyś niezwykłego zacząć dziać. Być może stwierdził, a to miejsce może mieć głębokie znaczenie duchowe, być może to miejsce będzie przynosiło chwałę Bogu, być może to miejsce będzie miejscem wielkich wydarzeń, więc muszę coś zrobić, aby przeszkodzić temu, co tutaj będzie miało miejsce. Muszę coś zrobić, aby zablokować tą chwałę, która niegdyś czy kiedyś będzie mogła być oddawana z tego miejsca. Tak jest moje przemyślenie, to jest moja teoria, ale tak mi się wydaje, że ten w ukryciu przeciwnik jest bardzo dobrym analitykiem i tym, który przewiduje. Dlatego uważam, że on robi absolutnie wszystko, aby zrujnować twoje małżeństwo, twoją służbę, twoją przyszłość, twoje relacje, twój związek, zanim jeszcze on w ogóle nastąpi. Jestem tego pewien. Tak komplikuje życie wielu młodych dziewcząt, wielu młodych chłopaków, tak komplikuje, tak, wiecie, strzela strzałami pornografii i innych nieczystych rzeczy, żeby ci młodzi ludzie wchodzili z takim bagażem doświadczeń w małżeństwa, żeby te małżeństwa już na samym początku były zachwiane, zrujnowane, jak tylko to jest możliwe. To robi diabeł. Więc w tym strategicznym momencie, kiedy coś się dzieje wyjątkowego w naszym życiu, może jest to jakiś przełom w służbie, może jest to coś do zrobienia, może to jest właśnie narzeczeństwo, małżeństwo, ślub już za chwilę, dziecko się rodzi, nie wiem, cokolwiek. Załóżmy tym bardziej, bracia i siostry, w tym czasie tym bardziej zadbajmy o Bożą zbroję w naszym życiu. O tą duchową Bożą zbroję. Wiedzmy, że On próbuje jak tylko może wytargać z tego potencjału, z naszego życia jak najwięcej, aby nasza przyszłość nie była z pewnością taka, jak Bóg ją zaplanował i taka, jaką On by chciał, żeby była. Zrobi wszystko, aby obiecujący kaznodzieja, pastor, misjonarz, ewangelista przestał być obiecującym kaznodzieją, pastorem, ewangelistą, a pogrążył się w pysze, w pieniądzach, w czymś innym jeszcze. Zrobi absolutnie wszystko, aby tak było. Zrobi wszystko, aby twoje obiecujące, pełne błogosławieństwa, przyszłe małżeństwo, które może tak wiele zdziałać i oddać Bogu tak wiele chwały, zrobi wszystko, aby je zrujnować jeszcze zanim ono zacznie istnieć. Zrobi to. Dlatego, że wiemy, że on jest złodziejem, kradnie, zatraca, zabija. Czasem nauczyliśmy się myśleć tylko w ten sposób, że on kradnie to, co już mamy. Ale wiecie co? On kradnie o wiele więcej. On kradnie nawet to, czego jeszcze nie mamy, a co możemy mieć. Więc jesteśmy w sytuacji, w której dochodzi do pewnego wydarzenia, i oto patrzę na pierwsze wersety 7 rozdziału jako atak w stronę Estery. Kochani, czytamy, że król wystosował znowu zapytanie. Przedziwne jest to pytanie. Czytamy, że król pyta w ten sposób. Jaką masz prośbę, królowo Estero? Powiedz, a stanie się jej zadość. Jakie jest twoje życzenie? Daj znać, a będzie spełnione, choćby nawet chodziło o połowę królestwa. Przedziwne pytanie. Czyż król nie mógł zapytać w inny sposób? Zadać pytania o tak? Słuchaj, Estero,
Królowo Estero, powiedz, co ci leży na sercu. No powiedz mi, ja chcę spełnić twoje oczekiwania, ale nie wiem, o co chodzi, co cię tak nurtuje, co cię tak męczy w twoim wnętrzu, z czym się zmagasz, powiedz mi. Mogłoby to brzmieć w ten sposób, tak. Ale jakby inaczej jest tutaj, rozpoczyna się konwersacja. Wiecie w jaki sposób? Król jakby nie tyle zadaje pytanie, co składa kontrofertę w ten sposób. Połowa królestwa. Słuchaj, Estero, połowa królestwa. Ja wiem, że być może w tamtych czasach to wyrażało ogromną chęć króla do pomocy. Ale wiecie co? Gdyby tak ktoś powiedział, dawaj połowę królestwa, no to co by król musiałby dać, prawda? Bo jego słowo miało znaczenie. No więc uważam, że gdyby Estera, nie wiem, to jest tylko gdybanie, tak pogrążyła się w diabelskim jakimś zamyśle, w jakiejś potrzepcie i powiedziała, chcę tej połowy królestwa, no to król by musiał dać, bo przecież po to się spotykał już z nią drugi raz na uczcie. Kochani, uważam, że w tym momencie gdzieś za zasłoną, jak już wspomniałem, życzliwości, tej wspaniałej atmosfery, kryje się potrzeb diabła. Skąd jeszcze o tym wiem? Dlatego, że król ma pewien jakby schemat działania. Który to raz król zadaje to samo pytanie, dokładnie brzmiące w ten sam sposób? Ci, którzy uważali na wykładach i którzy śledzą Księgę Estery od tamtego czasu, który to jest raz? Nie? Który to jest raz? No tak, dla ożywienia. Który to już raz król zadaje dokładnie to samo pytanie w ten sam sposób? Plus jeden, Agnieszka. Trzeci, brawo. Trzeci, a więc trzeci raz zadaje to samo pytanie w ten sam sposób, tak jakby pierwszy nie wystarczył. A więc za pierwszym razem Estera słyszy, Estero, co tam się dzieje? Słuchaj, chcę ci dać cokolwiek, może nie cokolwiek zechcesz. Jestem gotów ci dać połowę królestwa. Za drugim razem słyszy, Estero, jestem gotów ci dać połowę królestwa. Za trzecim razem, Estero, co się dzieje? No powiedz, chcę ci dać aż połowę królestwa. Coś mi to przypomina. Natrętne reklamy, bracia i siostry. Telefony, które wydzwaniają, oferty, które są składane. Wiecie, nauczyliśmy się albo... Nie wiem, wydaje mi się, że przeciwnik wie, że jesteśmy tacy, że za pierwszym razem to do nas trudno dotrzeć. Bo wiecie, no tak za pierwszym razem no my tak bardzo często odbijamy piłeczkę, ale on się nie poddaje. Czasem przychodzi perfidnie w ten sam sposób. Dlaczego? Dlatego, że wie, że czasem jest tak, bardzo często jest tak, że człowiek, gdy słyszy po raz kolejny jeszcze raz tę samą ofertę, stopniowo mięknie i w końcu weźmie ten abonament, weźmie w końcu to urządzenie, w końcu wyda te pieniądze i tak dalej. No, to jest takie moje spostrzeżenie, ale wydaje mi się, że diabeł próbował tu jeszcze jakby odwrócić sytuację w tym najbardziej strategicznym momencie. Gdzieś tam. No tak jest jakby moja interpretacja tego. Tak? Ja się doszukuję tutaj takiego gdzieś tam działania, można powiedzieć, podskórnego, gdzieś zakulisowego. Kochani, diabeł nie rezygnuje za pierwszym razem. To jest prawda biblijna. Czy pamiętacie, jak Pan Jezus poszedł prowadzony przez Ducha Świętego na pustynię? Wiemy, że kiedy diabeł przystąpił do Jezusa i zaczął go kusić, diabeł nie wycofał się, gdy Pan Jezus dał mu odpór za pierwszym razem. Oznacza to, że on jest wytrwały w swoich dążeniach. On jakby sukcesywnie zmierza do swojego celu. Idzie w zaparte, aby osiągnąć swój cel. Niemniej jednak, Biblia obiecuje nam w jakiejś sytuacji określonej, że on ucieknie. Wiemy o tym. Kochani, gdyby tak przestudiować dogłębnie
To, w jaki sposób Pan Jezus dawał odpór diabłu, to jest lekcja i to bardzo wielka dla nas. W jaki sposób? Ja już dawno zrozumiałem, że tu nie chodzi o cytowanie Pisma Świętego. Naprawdę nie. Diabeł się nie boi Pisma Świętego, sam je cytuje. Przecież napisano, aniołowie cię tam będą wznosić, poniosą. Sam to cytował. Ale jest pewna okoliczność duchowa, w której on ucieka. Jaka to jest okoliczność duchowa? Kiedy za Jakubem, autorem listu Jakuba, zdobędziemy się na postawę, która w pierwszej kolejności jest jaka? Poddajcie się Bogu. Poddajcie się Bogu. Najpierw, nie na odwrót. Najpierw poddajcie się Bogu, a później przeciwstawcie się diabłu. To jest niezwykła lekcja. Nigdy nie wygramy w pojedynkę z diabłem. Nigdy. Jest tylko jeden sposób. Moc Boża. Moc Boga. Trzeba mieć Pana Boga po swojej stronie. A więc poddajmy się Bogu. Kochani, tego nas uczy oczywiście Nowy Testament, ale tutaj, w tej księdze, w siódmym rozdziale Księgi Estery, uczymy się od Estery tego, że ona nie dała się sprowadzić na manowce. Nie zajaśniały jej błyskotki tych wszystkich luksusów, które mogła mieć, chociaż miała ich bardzo wiele. Połowa królestwa to było coś wielkiego. Przypominam, że Imperium Medoperskie to było największe imperium świata starożytnego, jakie kiedykolwiek istniało. Tak mówi historia. Nie było większego od tego. A więc król oferował jej połowę. Ona nie dała się zwieść. Była jakby skupiona na zadaniu. Skupiona na zadaniu, które miała wykonać. I w końcu zadaje to pytanie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że diabeł nie rezygnuje za pierwszym razem. To znaczy, że nie powinniśmy świętować zwycięstwa, gdy raz odparliśmy atak. Dlaczego? To jest takie ważne? Dlatego, że zwycięzcą nie jest ten, kto raz zwyciężył. Ale objawienie drugi rozdział mówi nam, zresztą Pan Jezus to mówi w listach do zborów, że zwycięzcą jest ten, kto wytrwa do końca. To jest zwycięstwo. Kto wytrwa do końca. Kto wytrwa w uczynkach do końca, tak jest zresztą napisane dokładnie w objawieniu w drugim rozdziale. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje. Apostoł Paweł uczy nas, że kto stoi, niech zważa, aby nie upadł. To jest wielce wymowne. Jeśli stoimy dzisiaj na nogach, odparliśmy atak, zważajmy na siebie, aby nie upaść. No tego uczy nas jakby siódmy rozdział Księgi Estery, który pokazuje tą trzykrotną próbę podejścia Estery w taki dziwny sposób. Słuchajcie, to jest dziwne porównanie, że Pan Jezus też trzykrotnie był kuszony. Nie wiem, czy na to warto zwrócić uwagę, że tu trzy i tu trzy. Nie jestem jakby specjalistą w tych sprawach, ale uważam, czy widzę, że diabeł, tak jest moje przekonanie, on się nie poddaje do końca. Będzie próbował nie tylko trzy razy, ale może nawet 33 albo 333 albo jeszcze nawet więcej, aby tylko do samego końca i nawet na łożu twojej, na twoim łożu, kiedy będziesz odchodzić z tej ziemi, jeśli tak będzie ci dane odejść, albo w inny sposób do samego końca będzie próbował ograbić cię z błogosławieństw, z łaski, z tych wspaniałości, które Bóg w Jezusie Chrystusie dla ciebie dał całej pełni. Będzie to chciał uczynić na pewno. Ale oto zmierzamy w siódmym rozdziale, po sześciu rozdziałach żałoby, trudu, znoju, walki o życie do wspaniałego punktu kulminacyjnego, który zmienia żałobę w taniec, który zamienia śmierć w życie, a życie w śmierć, który sprawia, że można odetchnąć w końcu z ulgą, kiedy czytamy tę księgę. Rzeczy komplikowały się z każdą chwilą, a zło dostawało jakby coraz większej przestrzeni. Widzimy to właśnie w tych księgach?
Zobaczcie, jak zło się rozwija przez tych 6 rozdziałów, tak jakby dojrzewało do jakiegoś momentu. Tak jakby Bóg pozwalał temu złu dojrzeć do pewnych wymiarów, absolutnie to kontrolując w całej swojej pełni mądrości, suwerenności, pozwala, daje jakby przestrzeń, ale oto nadchodzi jeden dzień. Jeden dzień. Grzech dojrzewa przez wiele dni. Przez wiele dni. Ale koniec nadchodzi w jeden. To jest najwspanialsze. Patrzysz na ten świat dookoła, za oknami, w środowisko, pracy, szkoły i widzisz, jak grzech dojrzewa. Dojrzewa i dojrzewa. Ma jakby wiele przestrzeni. Wiecie, u nas w Polsce naprawdę jest przyzwolenie, żeby robić wiele złego. Na całym świecie tak jest. Ludzie mogą robić wiele złego. Zło się rozwija, panoszy, rozprzestrzenia. A my, jako wierzący ludzie, w tym wszystkim cierpimy. Mam nadzieję, że tak jest, że cierpimy. Że kiedy opowiadane są sprośne żarty, wulgaryzmy, kiedy ktoś chełpi się oszustwem, imprezami, alkoholizmem i tak dalej, to serce chrześcijanina cierpi w tym momencie. Dlaczego? Bo to jest serce, które Bóg stworzył, dał. To serce będzie cierpieć. No nie będzie się cieszyć z tych rzeczy. No nie będzie cieszyć się, kiedy ludzie jakby giną. Będzie szukać sposobu. Czasem jest trudno coś zrobić. Ale patrząc na jakby na to serce, na postawę chrześcijanina, on będzie cierpiał. Będzie cierpiał. On się nie będzie dobrze bawił z ludzkiej krzywdy, ale cierpiał. Ale wiedzmy, że nawet wtedy, kiedy obserwujemy rozprzestrzenianie się zła, parady lesbijek, gejów dookoła, przyzwolenie na różne inne sprośne rzeczy na całym obliczu, wiedzmy, że to tylko tak naprawdę jest dojrzewanie do momentu, w którym w jednym dniu Bóg to wszystko zamknie, osądzi, wyleje swój gniew. W jednym dniu czytamy przecież, że Pan Jezus, kiedy przyjdzie, że blask Jego przyjścia tak naprawdę w jednym dniu pokona przeciwnika, antychrysta i tak dalej. To jest niezwykłe, że Pan Bóg ma taką moc, moc w jednym dniu osądzić wszystkie czyny złe i zło. Wiemy, i to jest fundament naszej wiary, że w jednym dniu, bracia i siostry, pokonany został diabeł na krzyżu Golgoty przez Jezusa Chrystusa. W jednym dniu, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, ofiara została zapłacona. Powiedział, wykonało się. Nic więcej nie musiało być uczynione. Po 3 dniach zmartwychwstał Bóg. Bóg jakby dał dowód swojej mocy, wzbudzając go i akceptując to dzieło, które zostało wykonane. Pan Jezus powstał z martwych. Kochani, a więc uczymy się z 7 rozdziału Księgi Estery wytrwałości w ucisku. Wytrwałości w ucisku, mając wiarę, że ten ucisk kiedyś się skończy. Że trud i znój, cierpienie, doświadczenie kiedyś dobiega do końca. Nadchodzi dzień zwycięstwa, błogosławieństwa. Może dalsze doświadczenia z pewnością czekają. Ale wiedzmy, że jeśli przechodzimy dzisiaj trudną rzecz, sytuację w rodzinie, coś się dzieje nie tak, wiedz, że Bóg działa w tym, co przeżywasz i prowadzi cię do momentu, w którym coś dojrzeje i będzie mogło być zamknięte. Później dalsze kroki, na które oczywiście liczymy, że Bóg będzie nas prowadził, kształtował dalej. Kochani, z tej księgi uczymy się, że wszystkie grzechy, które są ukryte, wszystkie schowane rzeczy wychodzą na jaw. Czy tego chcesz, czy nie? Czy tego chcesz, czy nie? Jeżeli ukrywamy coś w sercu, w pewnym momencie wychodzi to na świat. Szubienica nie mogła stać w sobie niewidzianą przez wieczność. Haman nie mógł ukrywać się przez całe wieki ze swoimi dążeniami. Grzech, pycha, nieposłuszeństwo, coś, co jest nie tak, jeśli nie jest wyznane Bogu, to w pewnym momencie to wychodzi na jaw, na światło, w sposób, jaki byśmy nie chcieli. Apostoł Paweł
mówi o nowotestamentowym kościele, czy w ogóle o nowotestamentowej społeczności wierzących, mówi tak, że kiedy przychodzi ktoś do społeczności, kiedy zgromadzony jest Kościół, skrytości serca wychodzą na jaw w takiej atmosferze, kiedy jest Duch Święty. I on wtedy pada na kolana i mówi, Bóg jest prawdziwie między wami. Kto ukrywa swoje występki, mówi Salomon, ten i kto ich nie wyznaje, ten nie ma powodzenia. Jeden z tekstów przypowieści Salomona mówi w ten sposób. Więc uczymy się z Księgi Estery tego, aby nie ukrywać rzeczy, ale je przed Boże oblicze przynosić. No, może bezpośrednio się tego nie uczymy, ale jest to pewna wzmianka, którą chciałem tu przytoczyć. Kochani, zmierzając już do końca, ostatnią moją myślą, którą chcę się tutaj podzielić na podstawie 7 rozdziału Księgi Estery jest, nazwałem to znak Estery. Wiecie, kiedy czytamy Nowy Testament, zauważamy, że Pan Jezus poczynił pewne połączenie z Jonaszem, prawda? Czytamy, że lud prosił o znak, a Pan Jezus powiedział, nie będzie dany inny znak, jak tylko znak Jonasza. Jak Jonasz był we wnętrznościach ryby 3 dni, 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie we wnętrznościach ziemi 3 dni i 3 noce. A więc powiem tak, gdyby Pan Jezus nie poczynił tego połączenia, wzmianki z Księgą Jonasza, próbowałem sobie to dzisiaj jeszcze wyobrażać, to byłoby to dziwne, albo co byśmy pomyśleli, gdyby wyszedł jakiś kaznodzieja w którymś momencie kiedyś i powiedział i starał się odnieść Jonasza, rybę, statek, burzę do tego, że Pan Jezus umierał i był w grobie 3 dni. Wszyscy byśmy siedzieli i traktowali to, o czym mówi, z dozą takiej ostrożności. No tu 3 dni, tu 3 dni, no jest to jakieś takie, wiecie, podobne, ale Pan Jezus to powiedział. Kiedy zastanawiam się nad, ja o tym bardzo często mówię i dlatego to nawet wyrażam w mojej modlitwie, wiecie, mam takie, nie, wiem, że nigdy niespełnione marzenie. Tak szczerze wam powiem, chciałbym się przenieść w czasie i znaleźć się na drodze do Emaus. Bardzo. Bardzo. Nie wiem, jak miał na imię ten drugi uczeń. Wiem, że jeden to był Kleofas, a ten drugi nie wiem. W każdym razie marzyłoby mi się przejść się tą drogą, kiedy Pan Jezus dołącza i kiedy bym mógł posłuchać, z jakich on fragmentów Starego Testamentu mówi o sobie. Byłoby to niesamowite usłyszeć, co on wydobywa z tych ksiąg. I w jakiś sposób otwiera im oczy. Mówi, to tutaj, tu o mnie jest napisane. Tu o, no nie mówił personalnie o nim, bo oni go wtedy jeszcze nie poznali. Mówił o Synu Człowieczym, o Zbawicielu. To by było niesamowite. Wiecie, ile kazań by było przygotowanych już na gotowo? Niesamowite. No oczywiście to jest żart, ale jak po prostu dla własnego karmienia się wiarą swojej duszy czuję, że moja dusza jest po prostu tego najbardziej głodna. Abym, kiedy sięgam po Słowo, mógł patrzeć na to Słowo, widzieć Chrystusa w tym Słowie. Kiedy Pan Jezus konfrontował się z ówczesnymi wierzącymi ludźmi, którzy mówili o sobie, że są bardzo wierzący, faryzeusze, uczeni w Piśmie. Pamiętamy, kiedy mówił Pan Jezus, że Mojżesz o mnie pisał, mówi. Czytacie Mojżesza, mnie nie znacie, przecież on o mnie pisał, mówi Pan Jezus. Chciałbym te wszystkie fragmenty poznać, których używał Pan Jezus na drodze do Emaus. Dlatego droga do Emaus to jest taka myśl przewodnia mojego studium biblijnego. I wiecie co? Tutaj mam znak Estery. Ufam, że Pan Jezus również ten rozdział 5, 6, 7 opowiedział Kleofasowi i uczniom, i drugiemu uczniowi na drodze do Emaus. Co ja tu odkrywam? Kochani, jeden z najbardziej uniwersalnych tekstów Księgi Estery, to jest 7 rozdział, 4 wiersz. Bo zostaliśmy sprzedani, ja i mój lud, na zagładę, na śmierć, na wytępienie. To jest tylko jeden fragment. Popatrzmy na scenerię. Estera mówi, zginęliśmy.
wydani na śmierć, sprzedani na zagładę. To tak bardzo ta problematyka Księgi Ester jest problematyką całej ludzkości. Wszyscy zostali sprzedani na zagładę. Każdy został wydany na śmierć. Każdemu zagraża śmierć. Tobie i mnie, wszystkim nam zagrażała śmierć. Każda osoba na obliczu całej ziemi została w tym duchowym sensie sprzedana na śmierć, na zagładę. Dlaczego? Bo wszyscy zgrzeszyliśmy. I oto mamy Esterę. Kobietę, która postanowiła jakby oddać swoje życie za cały ten lud, który został sprzedany na zagładę. Czy widzicie to porównanie? Estera przychodzi przed króla, ale wiecie, to nie było takie spotkanie przy kawce. To było, tam ważyły się losy tej kobiety. Ona mogła zostać zgodnie z prawem pozbawiona życia. A jednak wyrzekła się, można powiedzieć, siebie i postanowiła pójść. Ale oto król wyciągnął berło. Mówiłem na którymś z wykładów, że berło zostało przez tego dziwnego proroka Bileama, człowieka bardzo dziwnego, zinterpretowane jako Mesjasz. Wzejdzie berło w Jakubie. To jest napisane o Mesjaszu, o królu, o królu Izraela, który miał przyjść, a w innym miejscu czytamy, wzejdzie gwiazda w Izraelu. To jest o Jezusie. A więc 5, 6, 7 rozdział w nieco innych okolicznościach objawia Ewangelię. Lud sprzedany na śmierć. I oto znalazła się jedna, która postanowiła oddać życie za ten lud. Nie ma znaczenia tutaj, że to jest kobieta w tym przypadku. Chodzi o fakt. Estera stała się jakby kapłanem całego ludu, ofiarując samego siebie, samą siebie. Kochani, to jest bardzo wyraźne i widać to w całym, w 5, 6, 7 rozdziale Księgi Estery. To niezwykłe przesłanie, ewangeliczne przesłanie. Ja tym bardzo żyję i widzę tutaj ogromne porównanie. Kochani, to, że Estera wypowiada się w taki sposób, że zostaliśmy sprzedani, ja i mój lud, na zagładę, na śmierć, na wytępienie, jest doprawdy niezwykłe. Jeżeli w życiu człowieka nie dojdzie do przekonania, że został wydany na śmierć, na zagładę, to tak naprawdę nie może zaistnieć proces zbawienia. Kochani, to co brat Mirek powiedział na samym początku. Duch Święty przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Ja bardzo mocno się skupiam w ostatnich dniach na tym zdaniu. Bardzo mocno. I zauważam niezwykłą kolejność. Tu jest fantastyczny dowód podany. Duch Święty przekonuje najpierw o grzechu, a tam jest wyjaśnienie. Pan Jezus mówi, co to znaczy. Mówi, bo nie uwierzyli we mnie. A więc to jest grzech, który generuje wiele owoców. Niewiara w Jezusa czyni zdrady, czyni kłamstwo, czyni oszustwo. I to wszystko, co widzisz tak naprawdę na świecie i co nazywasz grzechem, nie tylko na świecie, ale w swoim życiu, to jest nic innego jak skutek jakiejś niewiary w Jezusa. Wobec tych, którzy giną na świecie, to jest niewiara w Jezusa. Wobec wierzących, którzy w ten sposób gdzieś tam podupadają, to jest niewiara w Jego Słowo, w jego oczekiwania Jezusa. A więc przekonuje o grzechu. Najpierw musi nastąpić przekonanie o grzechu. Człowiek musi zrozumieć, że nie wierzy w Jezusa, że nie należy do Niego, że jest grzeszny, że od Niego jakby jest z daleka. Najpierw o grzechu. Później o sądzie. Co tam jest napisane? Napisane jest o sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. A więc szatan, jego zamysły, jego dążenia, to zło, które on czynił, to w jaki sposób zwodził ludzi, zostało osądzone. A więc jeśli w ten sposób ty postępujesz w niewierze, idąc w jego ślady, również jesteś osądzony. Więc jeśli człowiek tego nie przyswoi, nie uświadomi sobie za sprawą Ducha Świętego, po pierwsze, że jest grzesznikiem, nie wierzy, i po drugie, że czeka na niego ten sam sąd, co spotkał diabła,
Po trzecie, jeśli w końcu nie uwierzy w sprawiedliwość, którą Duch Święty objawia, czym jest ta sprawiedliwość? Powiedział Pan Jezus. Sprawiedliwość dlaczego? Bo odchodzę do Ojca. Co to znaczy? Odchodzę do Ojca, Ojciec jest, Bóg jest moim Ojcem. Skoro do Niego odchodzę, to znaczy, że przyszedłem. Skoro do Niego odchodzę, to znaczy, że miałem zadanie. Skoro odchodzę, to znaczy, że czeka mnie odejście z tej ziemi przez krzyż, przez Golgotę. W końcu pójdę do Niego. W tych trzech słowach, że Duch Święty przekonuje nas o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, jest objawiona w duchowy sposób w życiu człowieka, który jest zdradzany, Ewangelia. Grzech, sąd i sprawiedliwość. Grzech, potępienie, sąd, kara i życie wieczne, sprawiedliwość, ratunek w Jezusie Chrystusie. Kochani, jeśli to nie zadziała w jakimś życiu, jeżeli tego w ogóle nie ma, to nie możemy mówić o chrześcijaństwie w tym momencie. Kochani, na sam koniec, bo już naprawdę trzeba kończyć. W zeszłym tygodniu byłem, usługiwałem, nie wiem, to było w zeszłym tygodniu, nie w zeszłym tygodniu. Już nie pamiętam, ten czas tak leci. Niedawno, niedawno usługiwałem na rynku w Ustroniu i w Brennej. Ewangelizacja, fantastyczny, wspaniały czas. Wiecie, tak bez ogródek zwiastowałem Ewangelię, nie szczędząc słów, bo naprawdę nie chcę tego robić. Jeśli dana mi jest taka okazja, żeby miasto się zebrało, to chcę to wykorzystać jak najlepiej mogę. I to nie były cieplutkie, milutkie słówka dla tych ludzi. To było właśnie uświadamianie ich o tym, że są grzesznikami, potrzebują zbawienia, o Bożej karze, o grzechu, o sądzie, ale również o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie. Pamiętam, w Ustroniu podeszła na sam koniec pewna dziewczyna młoda. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. I ona mówi mi o jakichś swoich przeżyciach, że Bóg do niej mówi, że jakiegoś chłopaka tam ma poznać i tak dalej, że była gdzieś tu w Odnowie, że gdzieś tam spoczywała w duchu, przewracała się i tak dalej. Ja mówię, wiesz co, czy ty przeżyłaś w ogóle moment w swoim życiu, w którym uświadomiłaś sobie po raz pierwszy, że jeśli staniesz przed Bogiem tak jak teraz stoisz, taką jaką jesteś, albo taką jaką byłaś, to On cię po prostu zniszczy z powodu grzechu. Czy ty w ogóle uwierzyłaś w to, że potrzebujesz zbawienia w Jezusie, że On jest twoim ratunkiem, bo jeżeli nie skorzystasz z tego zbawienia, to Bóg wyleje gniew na ciebie. Nie. Myślę sobie już dalej, to co ty, dziewczyno, przeżyłaś? Ty nie masz społeczności z Bogiem w ogóle. To już były moje myśli dalej, ale poinstruowałem ją, podpowiedziałem, co ona musi przeżyć, do czego dążyć, o co wołać, o co prosić. Nie, chłopaka, ratuj siebie! Dziewczyno, chciało się krzyczeć w tamtym momencie. Nikt mnie nie nabierze już na takie dziwactwa, jeśli ktoś nie przeżyje spotkania z Jezusem Chrystusem i przeświadczenia, przekonania przez Ducha Świętego, że jest grzesznikiem, że podlega pod sąd i że jest jedyna sprawiedliwość, do której ma dążyć, którą jest Jezus Chrystus, to ja nie kupuję tego, że ktoś tam coś z Bogiem ma. Nie. Dlaczego? Dlatego, że podstawową służbą Ducha Świętego, od której się wszystko zaczyna w naszym życiu, jest przekonanie o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. A później dalsze dary, owoce i tak dalej. Kochani, pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Tak mówi Salomon w Przypowieściach w 16 rozdziale 18 wierszu. Pycha jest niezwykle produktywną cechą. Napisałem ostatnio w mediach społecznościowych. Uaktywniłem się tam, aby służyć Kościołowi w ten sposób. Niektórzy z was gdzieś tam widzieli. Napisałem tak. Pycha jest niezwykle produktywną cechą. Niezwykle. Produkuje wielkie oczekiwania, bo tak jest. O, jak chcę dużo osiągnąć, pycha. Ale też i nigdy nie jest do końca zaspokojona. Nawet jeśli coś osiągnie, to nie ma końca temu szaleńczemu biegu. Ale jedyną rzeczą, której tak naprawdę można tak na serio i prawdziwie oczekiwać od pychy, jeżeli mówimy o jakichś oczekiwaniach, to jest wielka katastrofa.
Jeżeli człowiek ma pychę w sercu, to ona chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Niech Haman będzie nam przestrogą. Tak jak apostoł Paweł mówi, te treści zostały nam dane ku przestrodze. Pycha jest jedną z tych, z którymi mamy nieustannie walczyć, bo pogrążyła już wielu, wielu obiecujących, wspaniałych ludzi. Zostańcie z Bogiem. Mam nadzieję, że 7 rozdział Księgi Estery był nieco odkrywczy dla nas i jest dla nas takim, chociaż treści mogły być nieco takie cięższe, to jednak jest balsamem dla naszej duszy. Ustawia nas, wzmacnia, posila, dodaje wiary. Tak ma właśnie działać tekst Bożego Słowa. Błogosławię was. Dziękuję za uwagę.